Wszystko wskazuje na to, że w Wigilie sklepy będą zamknięte, odpowiednie przepisy są procedowane w Sejmie. Radzą, rodzą się jednak pytania o przyszłość zakazu handlu. Jego zniesienia chce Platforma Obywatelska. Sklepy w niedzielę 24 grudnia będą zamknięte, tak przewiduje projekt Polski 2050, który uzyskał poparcie Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. W zamian będzie można zrobić zakupy w niedzielę 10 i 17 grudnia. Do kosza trafił rządowy projekt przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Był bardzo podobny do przyjętego, przewidywał tylko skrócenie pracy sklepów 10 grudnia do godziny 14. Poselski projekt ustawy nie ogranicza handlu w niedzielę 10 grudnia. 2023 roku w przeciwieństwie do projektu rządowego. PIS jest gotowy poprzeć rozwiązanie przedstawione przez Polskę 2050. Będzie ono obowiązywało też w kolejnych latach. To oznacza, że jeśli wigilia będzie przypadała w niedzielę, sklepy będą na pewno zamknięte. Trwa jednak polityczna debata o przyszłości ograniczeń handlu w niedzielę. Politycy koalicji obywatelskiej od dawna domagają się zniesienia zakazu. My jesteśmy zwolennikami przywrócenia handlu w niedzielę. E, oczywiście przy równoczesnym daniu pracownikom handlu dwóch weekendów wolnych w miesiącu. Koalicja Obywatelska zapowiada podjęcie kroków w tej sprawie. PSL proponuje, aby każdego miesiąca tylko dwie niedziele były wolne od handlu. Odmienne zdanie prezentuje Lewica, która chce rozszerzenia ograniczeń. Każda Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy. Polacy zasługują na odpoczynek w święta, ale nie tylko w święta. Dlatego wszystkie... Niedziele powinny być niedzielami niehandlowymi. Zakaz handlu w niedzielę to efekt projektu obywatelskiego z 2017 roku. Podpisało się pod nim ponad 350 tysięcy Polaków. Przypomniał minister Stanisław Szwed. Nie ma podstaw do rezygnacji z tych rozwiązań. Jako wynik kompromisu między stroną społeczną są na ten moment dobrymi rozwiązaniami. Doktor Mariusz Sokołek zauważa, że Polacy są już przyzwyczajeni do zakazu handlu w niedzielę. Zamknięcie sklepów nie uderzyło też w przychody przedsiębiorców. Żadna tragedia ekonomiczna i finansowa. Tak naprawdę nic się wielkiego nie wydarzyło. Doktor Jerzy Żurko nie wyklucza, że zniesienia ograniczeń chcą zachodnie firmy, które w swoich krajach nie mogą handlować w niedzielę, a na dobrych relacjach z zachodem zależy Donaldowi Tuskowi. Zniesienie zakazu handlu może być poważnym zgrzytem w liberalno-lewicowej koalicji. Bardzo kolorowa koalicja, która ma oczywiście sprzeczne interesy. Utrzymanie takiej koalicji będzie bardzo, bardzo karkołomne. Projekt Polski 2050 trafił do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Gospodarki ze względu na zgłoszenie poprawek o charakterze legislacyjnym, głosowanie zaplanowano na jutro.